Jubileusz 140-lecia istnienia obchodzi w tym roku jedna z najstarszych na Podkarpaciu jednostek – Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowie. Brzozowska Straż, założona przez ziemianina z Chumisk Tadeusza Cybulskiego, licząca chwili powstania 87 członków, była nie tylko pierwszą w powiecie brzozowskim, ale przede wszystkim najliczniejszą i najpotężniejszą jednostką w całej ziemi sanockiej. Wśród jej pierwszych naczelników byli powstańcy styczniowi. Za ich przykładem na przestrzeni 140 lat cząstkę siebie oddały jednostce dziesiątki strażaków, którzy ku Bożej chwale spieszyli na ratunek mieszkańcom i ich mieniu. Cechowała ich odwaga i gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy w obliczu zagrożeń. W intencji brzozowskich strażaków została na rynku odprawiona koncelebrowana msza święta jubileuszowa pod przewodnictwem kapelana brzozowskich strażaków, ojca jezuity Tomasza Nogaja, misjonarza w Sudanie Południowym. W homilii ojciec Nogaj, wychodząc obrazowo od swojego świadectwa z misji afrykańskiej, nawiązał do etosu i roli strażaka ochotnika współcześnie. Już po mszy kapelan brzozowskich strażaków poświęcił tablicę pamiątkową, która zawiśnie na ścianie remizy OSP Brzozów. Ważnym momentem jubileuszu było honorowanie członków jednostki OSP w Brzozowie złotym, srebrnym i brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa oraz odznakami strażak wzorowy. Złotym medalem wyróżniono druha Wacława Matusza, srebrnymi druhnę Jadwigę Kopczak i druhów Grzegorza Datę oraz Eugeniusza Sidora, brązowymi druhów Tomasza Biesiadę, Roberta Czuchrę, Tomasza Fedynę, Dariusza Zubla oraz Zbigniewa Maniawskiego. Sześciu druhom wręczono odznaki strażak wzorowy. Dekoracji dokonał wiceprezes Zarządu Głównego i prezes struktur wojewódzkich ZOSP RP, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Janusz Konieczny. Panie senatorze, wspomniał pan dzisiaj, że Brzozów to obok Krosna i Sanoka kolebka pożarnictwa na naszym terenie. To prawda. Kiedy grzebałem po, tak mówiąc potocznym językiem, w archiwach lwowskich, to tam natrafiłem na jednostki tak stare jak Sanok, jak Krosno, jak Brzozów, jak Nowotaniec, jak Mieleczyzna, czy tu Biecz w Małopolsce w tej chwili. To są jednostki, które powstały samoczynnie, z inicjatywy, ale także z potrzeby serca. I taką jednostką jest właśnie Brzozów, która już obchodzi, jeszcze chyba będzie obchodzić jakiś czas 140-lecie istnienia. To szmat czasu. To przynajmniej, delikatnie mówiąc, 6 pokoleń. No tak, 6 pokoleń, ale czy ta tradycja ma jakieś przełożenie na współczesność? Na pewno już sam fakt, że ta jednostka istnieje, to znaczy, że realizuje dzieło swoich praojców. To już jest, ma przełożenie. A czy ma przełożenie w sensie technicznym? Pewnie nie. Idea ta sama. Ratowanie mienia i życia człowieka. To się nie zmienia. To się nie zmieniło i to się chyba nie zmieni. Mam nadzieję, jestem o tym, nie mnie tylko, ale jestem przekonany, że tak będzie. Natomiast sposoby działania, to się zmienia z każdym rokiem. No tak, bo ta jednostka OSP Brzozów istnieje, działa w cieniu jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej. Jednak mimo to istnieje i działa i o czymś to chyba świadczy, o jakimś umiłowaniu nie tylko tradycji, ale i małej ojczyzny. To prawda, bo mamy takie jednostki na przykład w Szczyrzowie i w innych tego typu miastach, które są na prawach powiatu, ale jednostka to nie samochód, to nie motopompa, jednostka to ludzie. Jeżeli są ludzie, to jest działalność. Niekoniecznie musi być ratownicza czy gaśnicza, ale jest innego rodzaju działalność, która jest zapisana w naszym statucie. I że ona istnieje, to ci ludzie są potrzebni. Gdyby nie było potrzeby, to by tych ludzi nie było, nie byłoby jednostki. I do czynienia takie zapotrzebowanie jest. Podczas części oficjalnej rys historyczny jednostki OSP w Brzozowie przedstawił prezes jej zarządu Andrzej Biesiada. Przedstawił też stan jej posiadania i realizowane obecnie zadania, szczególnie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Niewielka jednostka, ale za to dobrze doposażona. No jest, na nasze potrzeby jest dobrze doposażona. Na nasze potrzeby, bo to co nam potrzeba, czyli motopompy w razie powodzi, czy chodzi o zabezpieczenie przed wylaniem i potem jak już rzeka się cofi do tyłu, trzeba pomóc to wypompować tę wodę, usuwać te skutki tego właśnie. No i częściej do nas właśnie wyzywają do powodzi, a rzeka Stomnica też nam czasem robi psikusy i wylewa. A skąd takie wyposażenie? No to gmina daje, jak zwykle, praktycznie to wyposażenie jest z dotacji
załóżmy z Komendy Głównej, a reszta jest dotacji burmistrza także. Gospodarz gminy Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, który występował zarazem jako prezes zarządu oddziału miejsko-gminnego ZOSP RP, składając okolicznościowe gratulacje, odniósł się także do współczesnej sytuacji ochotniczych straży pożarnych w naszej gminie. Panie burmistrzu, 140. rocznica działalności straży pożarnej w Brzozowie, no to świadczy o tym, że straże pożarne mocno się wpisały w krajobraz Brzozowa i regionu brzozowskiego. To wielkie wydarzenie dla społeczności strażackiej, ale i nie tylko, dla społeczności całej naszej gminy i miasta Brzozów. Bowiem to nie tylko tradycja, to ciągły rozwój, to ciągłe dbanie o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, to ciągłe doposażanie w sprzęt pożarniczy i sprzęt ratunkowy, ponieważ w chwili obecnej zmienia się charakter tej pomocy ludziom. Charakter, mniej jest pożarów, a więcej jest różnego rodzaju innych zdarzeń drogowych, zdarzeń związanych z podtopieniami, z powodzią. Jest pan nie tylko burmistrzem, ale również szefem struktur miejsko-gminnych straży pożarnych, więc to zrozumienie jest u pana tym większe. Na czym polega wsparcie samorządu dla działalności jednostek OSP w ostatnim okresie? Myślę, że mogę tak powiedzieć, że znam doskonale potrzeby naszych jednostek ochotniczych straży pożarnych. W związku z tym rokrocznie wnioskuję do Rady Miejskiej o właściwe, w miarę niemałe środki na ten cel, na bieżące funkcjonowanie jednostek, na doposażenie, na zakupy. I myślę z pozytywnym skutkiem, ponieważ te zakupy, które w ostatnich latach żeśmy poczynili, chociażby 3 wozy bojowe typu Mercedes, bardzo nowoczesne, nowe, o bardzo dużej wartości, sprawiają to, że to i ranga podnosi się tych straży, a ponadto sprzęt podstawowy, tak jak pompy Tohatsu, motopompy, pompy szlamowe, różnego rodzaju inny sprzęt potrzebny, sprzęt służący bezpieczeństwu strażaków. To bardzo ważne działania, które staram się wspierać, rozumieć i dbać o to, bowiem nasi strażacy na to zasługują. Obecna podczas uroczystości wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik podkreśliła walor patriotyczny w działalności OSP. W chwilach szczególnie trudnych dla ojczyzny brać strażacka stawała w jej obronie, dając przykłady głębokiego patriotyzmu. Historia ochotniczych straży pożarnych w Polsce pokazuje, że zawsze byli gotowi nie tylko nieść pomoc, ale także byli bardzo wierni Polsce i Polakom. Zawsze ten nurt patriotyczny w OSP był zawsze bardzo widoczny, bo to także uczestnicy wielu powstań. Strażacy ochotnicy w różnych formacjach mundurowych służyli na frontach wojennych, w ruchu oporu, a w czasach PRL-u przenieśli w wielu miastach, miejscowościach Polski tradycje chrześcijańskie, ludowe, patriotyczne, narodowe i tak jest do dziś. Jeśli spojrzymy na symbol ochotniczych straży pożarnych, to oprócz płomienia jest tam także wieniec oznaczający męstwo oraz polski orzeł. I tak samo na sztandarach strażackich, oprócz hasła Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, można by śmiało dopisać ku chwale ojczyzny, bo to prawda. OSP w Brzozowie to jedna z 9 jednostek strażackich w gminie Brzozów. Strażacy ochotnicy biorą udział w wielu akcjach ratowniczych. Nie tylko przy gaszeniu pożarów wspierają działania zawodowej Straży Pożarnej, co zauważył podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Bogdan Kuliga. Panie generale, jakie refleksje towarzyszą panu podczas dzisiejszej uroczystości? Myślę, że jest to piękne nawiązanie do tradycji. Proszę zauważyć, 140 lat istnienia jednostki OSP, pomimo różnych uwarunkowań, jakie mogliśmy wyczytać z rysu historycznego, powoduje, że ta jednostka dzisiaj działa, jest bardzo prężna, dobrze umundurowana, wyszkolona i ci ludzie są dalej poświęcać swoje czas na to, by ratować życie ludzkie bądź mienie. Brzozów jest mocnym ośrodkiem działalności strażackiej na mapie naszego województwa. Tak, oczywiście, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, oprócz Państwowej Straży Pożarnej jest szereg jednostek ochotniczych straży pożarnych, które też mają, jak tutaj padało z trybuny, wiele lat, czyli mają iluś tam lecia, jubileusze i są to mocne jednostki, które po utworzeniu i kolejnych losach dzisiaj stanowią Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który pomaga mieszkańcom Podkarpacia. No w gminie Brzozów na 9 jednostek aż 5 należy do tego systemu. To jest bardzo dużo, bo mówię, są takie rejony
na Podkarpaciu, że jest tylko dwie albo trzy jednostki, na przykład na 15, które istnieją, ale to też wymaga determinacji samych członków tych straży pożarnych, którzy muszą dbać o to, by byli wyszkoleni, by spełniali pewne standardy, by mieli sprzęt i wtedy mogą jak gdyby uczestniczyć w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. No tak, i wsparcie samorządu również. No to jest bardzo istotne, bo mówię i zarówno samorządu województwa, czy samorządu danego burmistrza, wójta, bo wiemy, jak w 2007-2013 realizowaliśmy regionalny program operacyjny, to proszę zauważyć, że w skali kraju za ponad 100 milionów kupiliśmy sprzętu. To było tak duże osiągnięcie w skali Polski, że w chwili obecnej mamy bardzo dobrze wyposażone samochody. Praktycznie ochotnicy korzystają z takich samochodów jak Państwowa Straż Pożarna. No i oczywiście to bardziej ułatwia tą służbę, pracę, ratowanie, ale proszę zauważyć, że sam sprzęt nie będzie jeździł. To są właśnie ludzie, którzy się wyszkolili, którzy chcą pomagać innym i to trzeba cenić i to pielęgnować. Podczas uroczystości nie zabrakło też przedstawicieli samorządu wojewódzkiego oraz władz państwowych. Z jubileuszowymi życzeniami, listami gratulacyjnymi oraz grawertonami pospieszyli również przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz i jego zastępca Dariusz Sobieraj oraz w imieniu marszałka członek zarządu województwa podkarpackiego Tadeusz Pióro. Listy odczytali również przedstawiciele parlamentarzystów i starosty brzozowskiego.